Tak dzisiaj czujemy się wolni, ale wiemy, że tą wolność, którą otrzymaliśmy, nie otrzymaliśmy na zawsze. O tą wolność trzeba dbać. Tą wolność trzeba wymodlić. O tą wolność trzeba zabiegać każdego dnia. I chociaż w naszym sercu jest wielka wdzięczność Bogu i ludziom, że ją posiadamy, że w niej żyjemy i cieszymy się owocami tej wolności, to stanę tu przed Panem historii, przed Jezusem Chrystusem zanosimy modlitwę, tak jak przez całe wieki naród polski w tym miejscu prosił, aby nasza ojczyzna była niepodległa. Cieszyła się tym darem Bożym i wypracowaniem ludzkich serc i rąk, i by ona stała się naszym udziałem i udziałem synów i córek polskiego narodu. Stańmy więc, drodzy bracia i siostry, by z wdzięcznością znieść modlitwę do Boga i z błaganiem, które przepełnia nasze serca i nasze umysły. Uznajmy przed Bogiem, uznajmy przed sobą, uznajmy przed naszymi braćmi i siostrami, że jesteśmy grzeszni, by móc znieść naszą modlitwę do Boga. Powiadam się do Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że razem z przyszłym myślą mową czynnym zajmowania. Moja wina, moja wina, moja radza wielka. Przeczokorane Święczą Matię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się.
dąży mi z ufnością i w pokoju do zjednoczenia wszystkich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Synu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
Nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo.